Carri. To pierwszy maja od lat, że na czele pochodu poszły związki zawodowe, nie organizacja polityczna. Nam przypadł udział w zorganizowaniu. Reszta to jest dzieło związków zawodowych. Dziękuję Państwu za to, bo to Wasze święto. Mam zaszczyt wystąpić w imieniu Związków Zawodowych Budowlani, Okręgu Świętokrzyskiego i Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szanowni Państwo, gromadzimy się dziś na płycie Ostrowieckiego Rynku, by po raz 128 obchodzić święto 1 maja, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto 1 maja i jego obchody mają w Polsce bardzo bogatą tradycję. Podczas obchodów pierwszomajowych w 1905 roku robotnicy polscy domagali się zaakceptowania ich żądań socjalnych oraz wystąpili z hasłem pełnego odzyskania niepodległości przez Polskę. 1 maja obchodzony był także w okresie II Rzeczpospolitej z inicjatywy lewicy politycznej oraz związków zawodowych. Wówczas to po odzyskaniu niepodległości przez Polskę z inicjatywy polityków lewicy wprowadzono 8-godzinny dzień pracy, prawa polityczne dla kobiet oraz szereg ustaw mających na celu ochronę ludzi pracujących. Od 1950 roku 1 maja stało się świętem państwowym. Drodzy Państwo, oczywiście dziś można zadać sobie pytanie o celowość i sens święta 1 maja. Wszak żyjemy w demokratycznym państwie, w którym prawa pracownicze powinny być przestrzegane, a głos związków zawodowych może być słyszalny. Pracownicy mogą domagać się swoich praw na drodze prawnej. Czy zatem święto 1 maja niepotrzebnym jest balastem lub znakiem poprzedniej epoki? Nasza odpowiedź brzmi nie. Święto 1 maja to dzień, w którym należy wyrazić wdzięczność pokoleniom,
które przez wieki budowały zręby polskiej gospodarki i państwowości, a także wszystkim bezimiennym na co dzień, którzy przyczynili się do rozwoju Polski. Chylimy czoła przed naszymi dziadkami i rodzicami, którzy po II wojnie światowej podjęli trudne dzieło odbudowy naszego kraju. Wyrażamy wdzięczność i podziw wobec codziennego trudu podejmowanego przez wszystkich ludzi pracy. Maszerujemy dziś 1 maja przez ulicę Ostrowca Świętokrzyskiego. Chcemy wyrazić także słowa uznania wobec tych, którzy codziennie pracowali i pracują na rzecz naszej małej ojczyzny. Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszej manifestacji, pozwólcie, że jeszcze raz podziękuję Wam za udział, za obecność.